Cześć, z tej strony Naczelny Sklepikarz sklepu www.włóżpeje.com Witam Was na swoim kanale, jest czwartek, godzina 18.30, więc czas na nowy film. Od razu zachęcam Was do naciśnięcia przycisku subskrypcji i takiego małego dzwoneczka, który jest obok. Wtedy nie przegapicie żadnego filmu. Wezmę łyka kawy i zaczniemy. Dzisiaj pokażę Wam parę rzeczy, które zebrało się... Od ostatniego odcinka, kiedy prezentowałem moje zdobycze. Nie są to rzeczy spektakularne, ale część z nich bardzo ładna, fajna, śmieszna i ciekawa. Zacznę od takich świeczników. Zdarza mi się od czasu do czasu kupować modułowe świeczniki zaprojektowane w Niemczech w latach 60. i 70. No i to jest taki znany model Stoffnagel, Nagel, który jest obecnie wznowiony. Firma, która posiada prawa autorskie do tego fasonu. Produkuję i sprzedaje je w czterech kolorach, no i mogę powiedzieć, że trzy moduły tego właśnie fasonu kosztują 429 zł. w kolorze srebrnym, tam odpowiednie odpowiednio droższe są jeszcze złote, jest też kolor biały, jest kolor czarny. Ja bardzo chętnie kupuję te świeczniki. Czasem zdarza się, że kupię cztery moduły, czasem jeden, czasem dwa. No, i tak uzbierało mi się trochę tych modułów, które można. Bardzo ciekawy sposób sobie komponować, ustawiać, robić kaskady, robić konstrukcje przestrzenne. Świetna zabawa też dla dzieci, jeśli jest odpowiednio dużo elementów. Przejdziemy teraz do wazonów. Pierwszy wazon to taki wazon, który. Udaje taką trochę starożytną gliniankę. Wazon niemiecki z lat 70. w takim brązowym, ziemistym kolorze. Całkiem ładny. Te wazony, które będę Wam pokazywał, to są właśnie takie zakupy 5-10-15 złotowe. Więc tutaj nie ma się co zastanawiać, jeśli coś jest ładne, to trzeba brać. Tutaj kryształ. Pamiętacie, że kryształ rozpoznajemy po dźwięku, jaki wydaje, jeśli uderzymy w niego łyżeczką i ten dźwięk jest taki wysoki, jakby wydawał go mały dzwoneczek. No to mamy do czynienia z kryształem, ale też wprawne oko od razu na pierwszy rzut określi, czy coś jest kryształem, czy szkłem, bo kryształ w wyjątkowy i bardzo efektowny sposób załamuje światło. Trzeci wazon to wazon, który przypomina taki polski wzór kręgiel. No tutaj faktycznie ta forma kręgla jest zachowana. Bardzo mi się ten wyprodukowany, jak się okazuje w Bawarii wazon spodobał. To zdobienie, które tutaj ma w dolnej części mnie przypomina jakąś popartową wersję wielkiego miasta z drapaczami chmur. Bardzo ładna kolorystyka, ciekawy dynamiczny wzór. Trochę w stylu takich lat 90. był powiedział. A lata 90., jak wiadomo, są bardzo vintage, więc nie należy się ich bać. Teraz czas na zwierzęta. Jakiś czas temu prezentowałem pięknego, dużego, ceramicznego pudla, który teraz zdobi witrynę mojego sklepu na Kazimierzu. No a tutaj taki y, troszkę może gorzej wy wykonany pudelek, bo z y, nie najlepszego plastiku, natomiast mordka mu się śmieje, oczy ma wesołe, y, ogon też postawiony na sztorc, więc jest zadowolony. Prawdopodobnie jakaś stara zabawka dla dzieci. No, jeśli chodzi o oczy tego drugiego pudla ceramicznego, no to one są już tutaj złowieszcze, diabelskie i psychodeliczne, czerwone. Pudel bez sygnatury. To jest chyba drugi taki sam pudel, którego udało mi się kupić w tym roku. Na pewno odgrzebiecie w jednym z ostatnich filmów jego brata bliźniaka. Kolejny wazon, szczególnie. Spodobał mi się ze względu na ten bardzo ciekawy kolor, który jest tutaj przy szyjce, czyli taki kobalt wpadający w fiolet. No i ten wazon też udaje jakieś takie starożytne naczynie. Jest szorstki, chropowaty trochę, właśnie w stylu takich wazonów fat lava. Na pewno zauważyliście tutaj koleżankę po mojej lewicy, to jest gęś w skali 1 do 1. Trudno powiedzieć, co mną kieruje, kiedy kupuję takie rzeczy, ale za 30 zł trudno było mi, mi jej nie wziąć. Zwłaszcza, że ta gęść jest podświetlana to jest po prostu lampka, wkłada się ją do kontaktu i ona tli się wtedy na taki czerwonawy kolor. Niestety, dzisiaj mamy bardzo dobre warunki oświetleniowe. Ja tutaj mam duże okno z widokiem na nową hutę, więc to psychodeliczne podświetlenie. Tutaj nie może być w pełnej krasie zaprezentowane, ale wierzcie mi, że ta gęś zaświecona wygląda diabelsko. No i może właśnie dlatego ją kupiłem, bo ja uwielbiam takie przedmioty surrealistyczne, które mogłyby być rekwizytami w filmach Davida Lynch'a, które wprowadzają do wnętrza element absolutnego zaskoczenia. Niestety, u mnie w domu gęsi nie mają dobrej prasy, wiążą się z traumatycznymi wspomnieniami bycia dziobanym w dzieciństwie, więc ta gęś nie zagościł mnie w domu. Pewnie za niedługo przeleci się na Kazimierz. Może wstawię ją nawet w witrynę, no bo na taką gęś każdy zwróci uwagę. W jednym z poprzednich filmów pokazywałem Wam komodę, którą kupiłem. Komodę firmy Siemens, która mieściła w sobie telewizor. No i tam mówiłem, że kupiłem ją w pakiecie razem z zegarem. No i to jest właśnie ten zegar. Zegar Junghaus, czyli taka popularna marka niemieckich zegarów. Jeśli sobie wygoglujecie vintage'owe zegary Junghausa, to pojawi Wam się naprawdę dużo bardzo udanych wzorów. Ja musiałem ten zegar poddać lekkiej kosmetyce. Ktoś go po prostu brzydko okleił jakąś nieładną okleiną. Musiałem go rozkręcić, zdjąć tą okleinę, tak żeby ukazała się ta warstwa ciemnego forniru, która jest bardzo ładna. Nie wiem czemu komuś przeszkadzała. Być może jeszcze dorobię szybkę do tego zegara. On jest zasilany baterią R20. No, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry zakup, bardzo ładnie zaprojektowany, sprawny zegar. Teraz rzecz, którą kupiłem na Allegro. Rzadko kupuję rzeczy na Allegro. Czasem wchodzę, jak mam wolną chwilę, coś mi mignie, nad czym się zatrzymam, ale to jest taki talerz, który zwrócił moją uwagę. Talerz wyprodukowany w Bułgarii w latach 70. Trudno ustalić mi tutaj fabrykę. Talerz. Wykonany jest z jakiegoś dziwnego tworzywa. Nie jest to ani metal ani ceramika. No, ale zwrócił moją uwagę taki abstrakcyjny wzór. Nie wiem nawet, czy to nie jest jakiś krucyfiks w stylu Jacksona Poloka. No, i bardzo ładny niebieski, taki kobaltowy kolor. Uważam, że ta kompozycja jest bardzo udana. Talerz jest nietypowy. Nie spotykam takich rzeczy na giełdach staroci. Tak, teraz jak patrzę, to faktycznie układa mi się to w taki krucyfiks, który tutaj nawet ma twarz no i zapłaciłem około 50 zł, z tego co pamiętam. No, wydaje mi się, że rzecz dosyć ciekawa. Jeśli chodzi o oświetlenie, mieliśmy już jedną fantastyczną lampę tutaj też lampa chyba, za którą zapłaciłem cztery dychy. Nie będę wam jej pokazywał w całości, zobaczcie. To jest taka gabinetówka stojąca z regulowanym kloszem, można go tutaj kręcić w tej płaszczyźnie i podnosić i podwyższać tą lampę. Cała jest w kolorze złotym, ma wyraźne ślady użytkowania. Ale jak wiemy, w przedmiotach vintage nie jest to jakiś wielki problem. Lampa prosta, sprawna. Takie lampy, dokładnie te modele, one były często i gęsto replikowane, więc spotyka się ich bardzo dużo. Nie jest to jakiś cenny zabytek, ale powiedzmy, że 30, 40, nawet 50 zł. Mogę za nią dać i nie dzieje się tragedia, bo lampa jest po prostu w porządku. Jest ładna, jest stara i na pewno będzie pasować do jakichś gabinetowych wnętrz w stylu vintage. Jeszcze jedną rzeczą, którą chcę pokazać, to jest taka skórzana raportówka. Nie wiem dokładnie, jaki status mają skórzane, stare skórzane rzeczy w środowisku zero waste. Może mi powiecie. Czy jest to dobre, etyczne i właściwe je kupować? Natomiast ja muszę powiedzieć, że no nigdy nie jestem w stanie przejść obojętnie koło pięknej skórzanej torby albo bardzo ładnej skórzanej kurtki, bo też zdarzało mi się kupować po prostu całkiem solidne ramoneski. Skóra ma to do siebie, że jest materiałem szlachetnym i nawet kiedy ma rysy zadrapania, przetarcia i ślady czasu, to szlachetnieje dzięki temu, więc nie należy się tego bać. Ja nawet z tej odległości czuję ten charakterystyczny zapach. No i to jest taka prosta skórzana raportówka z takimi okuciami. Tutaj mamy przegrodę na przybory do pisania. W środku również jest podzielona na dwie komory. Po prostu bardzo ładna torba. Takie torby można kupić za 40-50 zł na giełdach staroci, ale zdarzają się też fantastyczne egzemplarze. Ja pamiętam, że Kiedyś miałem na ręce torbę z PKP, która miała wybite logo PKP. Była piękna, pojemna, z fantastycznej skóry, niesamowitymi okuciami i pożałowałem 200 zł na nią. Nie jest to mało, nie jest to dużo, ale to był egzemplarz jedyny w swoim rodzaju, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem, że nie kupiłem. Bo musicie wiedzieć, że w branży vintage prześladują rzeczy. Te, których nie kupiliśmy, te, które ktoś nam sprzątnął, albo na który, nad którymi wahaliśmy się za długo, więc pamiętajcie, że tutaj trzeba wykazywać się szybkością, refleksem i ta decyzyjność musi być naprawdę na wysokim poziomie. Ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to są spinki do mankietów. W Polsce produkowano spinki do mankietów, bardzo charakterystyczne. Miałem kilka wzorów, zostawiłem sobie tutaj jeden i zobaczcie. One są oczywiście, jak ta biżuteria, którą najbardziej lubię, wykonana z dziadowskich i byle jakich materiałów, to jest plastik, tworzywo, tu nie ma mowy o żadnym srebrze, ani o żadnych szlachetnych materiałach, natomiast spinki bardzo ładne. Tutaj takie dynamiczne załamanie tej linii przypomina mi logo zespołu ZZ Top. No i takie spinki jak najbardziej do używania, świetnie zwracają uwagę. Jeśli ktoś lubi styl vintage w ubiorze, no to one będą na przykład wydaje mi się świetnie pasować do nowoczesnego i dobrego garnituru. Można sobie taki akcent wprowadzić. Tyle mojego wymądrzania się na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, żeby ten licznik poszybował trochę w górę. Zaglądajcie też na społecznościówki, szczególnie polecam Instagrama Naczelny Sklepikarz tam y, trochę materiałów z zakulis i staram się dość ciekawe, śmieszne storiesy wrzucać. Czasem zdarzają się y, fajne zagadki, y, które są dość popularne. Serdecznie pozdrawiam, widzimy się w przyszły czwartek, cześć. Cześć.